Spróbujmy teraz przećwiczyć te wszystkie elementy, których się nauczyliśmy o ramkach danych. Tworzę nowy chunk. Na przykładzie pliku CSV, czyli wczytamy plik CSV i spróbujemy zrobić jakieś proste analizy. To jest plik, który został przygotowany przez studenta Pawła Drojeckiego w ramach eksperymentu Case Buttons. To jest eksperyment, w którym badani wprowadzali czterocyfrowe piny za pomocą interfejsu wzrokowego, czyli interakcji wzrokowej, interfejsu sterowanego wzrokowo. I te dane były zbierane za pomocą różnych metod przy różnym ułożeniu klawiszy. Może zobaczmy, jak ten plik wygląda. Plik nazywa się 1CSV i mają go Państwo też dostępnego na stronie. To jest zbiór, to jest taka typowa Excelowa tablica, czyli w pierwszej kolumnie jest nazwa badanego, następnie ułożenie klawiszy w tym eksperymencie. Nam nie chodzi teraz o to, jak ten eksperyment konkretnie wygląda, tylko żebyśmy mieli przykładowe dane. Proszę zwrócić uwagę, że liczby są rozdzielone znakiem przecinka. Tak są zapisywane przez program napisany w C#. No i kolejne dane, które możemy sobie przejrzeć, ale chcielibyśmy, tych danych jest dość dużo i w każdej linii jest jedna próba, jedno wpisywanie pinu. Tutaj jest widoczny ten pin, czyli ta liczba, która ma być wpisana, a tu widoczna jest liczba, która rzeczywiście została wpisana. No dobrze, zamknijmy ten plik, bo jak go nie zamkniemy, to Excel wywłaszcza te pliki i spróbujmy go wczytać, czyli zróbmy dane 1, read CSV, plik 1CSV. Jak widzieliśmy, separatorem jest średnik. Znaczy nie widzieliśmy, bo w Excelu tego nie widać, ale jak Państwo otworzą go w notatniku, ten plik jest duży, więc musimy chwilę poczekać, to widać, że separatorem są średniki. Dużo jest nas kolumn, tych kolumn jest bardzo dużo. Natomiast znakiem dziesiętnym, jak widzieliśmy, jest przecinek. Wczytujemy. Mamy 98 wierszy i 2351 kolumn. Co możemy zrobić? Możemy przede wszystkim zobaczyć, jakie są wymiary. Czyli możemy zobaczyć dokładnie to, co przed chwilą przeczytałem. Czyli właśnie, że mamy 98 wierszy i 2351 kolumn. Możemy zobaczyć, jaka jest struktura tej ramki. No i tego jest dość dużo. Cierpliwie poczekajmy. Jak widać, zawsze są problemy z polskimi nazwami, czyli jeżeli przygotowujemy jakiś program do eksperymentu, który chcemy potem, z którego dane chcemy analizować R, to warto tych polskich nazw się pozbyć. No i teraz na przykład. Możemy sobie zbadać na przykład Buttons Layout Type, czyli drugą kolumnę w całym pliku. Ponieważ to są łańcuchy, to one będą od razu wczytane do ramki jako czynniki. Czyli możemy sprawdzić, jakie czynniki się pojawiły, czyli dane 1 Buttons Layout Type albo Circle, albo Telephone Pad. No w porządku. Możemy także sprawdzić kolumnę Demo Mode. To jest kolumna, która mówi, czy dane do tej próby były pozyskane w czasie treningu, czy w czasie rzeczywistego eksperymentu. I powinniśmy usunąć te elementy, które są zapisane w trakcie treningu, czyli do dane 2 odfiltrowujemy te rekordy z dane 1, które demo mode miały równe false, czyli różne od true. To są łańcuchy, to nie są oczywiście zmienne logiczne, tylko łańcuchy, które ja zapisałem w programie, więc w porządku. Zobaczmy dane 2. Proszę zobaczyć dane 2. Przepraszam, zwykle zapominam niestety o tym przecinku. To jest nienaturalna rzecz dla mnie. Dobrze. No i teraz mamy tylko 84 rekordy. Nadal mamy tyle samo kolumn, natomiast tylko 84 rekordy.
Czyli to są te rekordy, które były już w eksperymencie. No i teraz możemy pobadać niektóre z tych kolumn, czyli możemy sprawdzić, czy kolumna dane 2 czas ostatniej cyfry w milisekundach to jest liczba? Tak. No i bardzo dobrze. No to analogicznie możemy sprawdzić, czy czas pierwszej sekundy to jest liczba. Analizując dane, zawsze warto być bardzo skrupulatnym, warto sprawdzać, czy wszystko jest w porządku, no bo może się zdarzyć, że jakaś kolumna zostanie wpisana jako łańcuch. To może powodować efekty, których się nie spodziewamy. Możemy też sprawdzić, jest taka kolumna danej 2, czas wpisywania. Czyli wszystkie trzy są liczbami. Wobec tego możemy sami spróbować obliczyć czas wpisywania, czyli dane 2, czas ostatniej cyfry minus dane 2, czas pierwszej cyfry. Wyświetlmy to, co powstało. Czas wpisywania. Czasy wpisywania tak naprawdę, ale dobrze. Dostaliśmy te wartości i możemy je dołączyć do tych danych. Choćby po to, żeby sprawdzić, czy są takie same jak te dane, te czasy wpisywania, które powstały w programie. Czyli co możemy zrobić? Możemy dodać, zrobić dane 3. I zapisać do nich wynik działania funkcji cbind, dane 2 i dołączamy czasy do kolumny czasy wpisywania 2, czas wpisywania 2, ten nasz wektor czasy wpisywania obliczone przez obliczanie różnic czasu ostatniej cyfry minus czas pierwszej cyfry. Dodajemy. Proszę zobaczyć, dane 3 mają o jedną więcej zmienną, czyli o jedną więcej zmienną w liście, czyli jedną więcej kolumnę w ramce danych. No i popatrzmy, dane 3, czas wpisywania 2, ok. A zobaczmy dane 3, czas wpisywania w milisekundach. Wydaje się, że to jest to samo, no ale oczywiście będziemy mieć pewność, jak odejmiemy te dwie kolumny od siebie, powinniśmy mieć same zera. Albo małe wartości. Wszystkie te wartości są w rzędu 10 do minus 12, 10 do minus 11, więc zobaczmy, jaka jest maksymalna. Absolutna wartość najlepiej. Ok, no to jest, znaczy, że to są liczby porównywalne. To jest błąd numeryczny. W tych danych jest taka kolumna Gaze Control Type, czyli czy jest sterowanie, czy jest metoda wprowadzania oparta na czasie akceptacji, czyli dwell time, czy enter and leave, to jest taki przypadek, w którym użytkownik musi wejść w obszar przycisku i wyjść z niego, żeby go uruchomić, albo fiksacja, to znaczy, że przeprowadzana jest analiza danych, analiza zdarzeń okoruchowych i reagujemy na fiksację, czyli na chwilowe przytrzymanie wzroku na danym przycisku. Spróbujmy teraz te dane rozdzielić i zapisać do dane 4 za pomocą funkcji poznanej przez nas wcześniej funkcji split. Rozdzielamy dane 3 na poziomy zależne od dane 3 gaze control type. Uzyskaliśmy listę ramek danych, w których porozdzielane są dane dla różnych metod wprowadzania tekstu. Tak jest, to są te trzy sposoby wprowadzania tekstu. No dobrze, spróbujmy zrobić jakiś wykres. Do wykresów dojdziemy jeszcze w osobnym filmie, ale jakiś prosty wykres możemy spróbować, czyli zróbmy wykres dane 4, dwell time i ten dwell time, bo dane 4 to jest lista trzech ramek.
dane 4 dwell time to jest ta ramka, która zawiera dane dla metody wprowadzania dwell time i chcemy wyświetlić czas wpisywania w milisekundach. Widać, że czasy są rzędu 2 razy 10 do czwartej milisekund, czyli to jest rzędu 10 sekund. Natomiast przy 27 próbie mamy ewidentnie odstający wynik rzędu 100 sekund, który można by pominąć jako błąd gruby, w szczególności jeżeli jego odległość od średniej jest większa niż 3 standardowe odchylenia. No ale nie tym się teraz zajmujemy, więc ja oznaczę tą kolumnę jako czerwoną. Kolor czerwony. I spróbujmy dodać jeszcze punkty, dane 4, dla metody fiksacji. Czyli czas wpisywania w milisekundach. Powiedzmy, że kolor będzie blue albo green. Te dwa polecenia trzeba teraz wykonać razem. No i widać, że bez względu na to, czy użyjemy dwell time, czyli czy mierzymy czas, w jakim spojrzenie jest w obszarze danego przycisku, czy czekamy na fiksację, to czas wprowadzania tekstu jest mniej więcej taki sam. W przypadku fiksacji widać, że najwięcej jest tych odchyłów do góry. No i spróbujmy jeszcze trzecią metodę dodać, czyli points, dane 4, enter and leave position. I teraz kolor niech będzie niebieski. RGB to oczywiście standardowe kolory. Nie dodałem czas wpisywania w milisekundach. Dobrze, jeszcze raz. No i widać, że te czasy wpisywania też nie są bardzo różne dla tego konkretnego badanego. A sprawdźmy, jakie to są czasy, czyli policzmy średnie tych czasów, czyli min, to sobie odpuszczę, to jest oczywiście taka wstępna eksploracja, czyli oglądanie wyników, co zawsze warto zrobić. Ale przydałoby się jakieś bardziej wiarygodne porównanie, które da nam także istotność tych różnic. 15 sekund, 14 sekund i 18 sekund to są średnie. No to możemy do kompletu także policzyć standardowe odchylenia. To też zawsze warto sprawdzić. W fizyce uznajemy, że dwa pomiary mają różne wartości, jeżeli ich odległość jest większa od odchylenia standardowe tych dwóch, od suma odchyleń standardowych tych dwóch zmierzonych wielkości. Czyli proszę zobaczyć, że standardowe odchylenie dla pomiaru 15 sekund to jest aż 19 sekund. Standardowe odchylenia dla wszystkich tych wielkości są rzędu tych wielkości, czyli dość duże. Dobrze, to spróbujmy jednak oczyścić te dane, tak jak mówiłem. To znaczy, że obliczmy sobie górny limit. To jest, skupmy się na tych czasach dwell time. Czy to jest średnia plus dwa odchylenia standardowe. Wyświetlmy. I ograniczmy dane do tych danych, czyli to już będą dane 5, które mieszczą się w zakresie, czyli są wartości mniejsze niż ten górny limit. To znaczy, że pobieramy dane z dane 4 z ramki dwell time i pobieramy wszystkie te rekordy, w przypadku których dane 4 dwell time, czas wpisywania w milisekundach jest mniejszy niż górny limit.
I trzeba pamiętać o tym przecinku, o którym ja często zapominam. I proszę zobaczyć, danych 5 jest już tylko 27. Dla porównania, oryginalnych dane 4, przepraszam, dane 4 w dual time. Sprawdźmy ilość wierszy, nrow. Oryginalny było 28, czyli odrzuciliśmy ten jeden pomiar, 27, o ile pamiętam, dobrze pamiętam, w którym te dane były bardzo duże. Który to był pomiar, mogę łatwo sprawdzić. 24, 25, 26, 27. I spróbujmy znowu wyświetlić te dane dla tej jednej ramki, dla tej jednej metody wprowadzania. Czyli to będzie teraz dane 5. Dobrze, bo ja teraz mam już tylko jedną ramkę, czyli tak zrobię. OK. No i widać, że nie ma już tego wysokiego pomiaru, więc zakres zmiennych Y został zawężony i punkty zajmują cały obszar wykresu. I policzmy jeszcze raz średnią, czyli policzmy min dane 5 czas wpisywania MS. Teraz on jest równy 12 sekund. Przypominam, że oryginalny czas był równy 15 sekund, czyli po odrzuceniu tego jednego pomiaru, tej jednej próby, czas zmalał 3 sekundy. Trzeba bardzo uważać na takie rzeczy. A zobaczmy odchylenie standardowe dla tych samych danych. To odchylenie zmalało do 6 sekund. Proszę zobaczyć, oryginalnie to było aż 19 sekund. Teraz odchylenie standardowe jest 2 razy mniejsze niż średnia wartość. To już wygląda znacznie bardziej sensownie. Możemy też sprawdzić, możemy wyprzedzając nieco, bo prostą statystyką zajmiemy się dopiero na kolejnych zajęciach, ale możemy wykonać test Shapiro, który mówi o tym, czy te dane są zgodne z rozkładem normalnym. Dla porównania zróbmy też test dla danych 4, dla tego zbioru z dodatkową wartością, którą odrzuciliśmy. Może wyświetlę jedno i drugie na raz. Ten test możemy przeprowadzić dla prób mniejszych od 100 elementów, ale nasze próby są mniejsze, ponieważ mają 20 parę elementów. Istotna jest tak naprawdę wartość P, czyli wartość mówiąca o tym, czy potwierdzona jest hipoteza, że dane nie układają się w układzie normalnym, znaczy hipoteza jest taka, że dane nie są zgodne z rozkładem normalnym. Czyli jeżeli wartości P są mniejsze niż 0,05, to oznacza, że dane nie są normalne, nie są zgodne z rozkładem normalnym. I jak widać, po odrzuceniu tej jednej próby wartość P znacznie wzrosła, ale nie przekroczyła 0,05. Czyli pomimo tej normalizacji dane nadal nie są zgodne z rozkładem normalnym. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy spróbować ten wykres, który stworzyliśmy, zapisać do pliku, czyli zrobimy png czas wpisywania png. Można też, są nie tylko funkcja png, ale jest też funkcja bmp, tif i jpeg. I skopiuję polecenie wykresu. Dobrze, i na końcu def off. Jeżeli mielibyśmy dodatkowo points, to możemy je dodać. I na końcu zrobimy def off i uruchamiamy cały zestaw. I powstał plik z wykresem, który widzieliśmy wcześniej w konsoli.